Cześć, z tej strony Michał Sieniawski, gitarzysta akustyczny, solista. Mam dzisiaj dla Was trzy bardzo fajne urządzenia marki LLBUX. Są to D-boxy i preampy do gitar akustycznych. Co to tak naprawdę jest? To są takie urządzenia, dzięki którym możemy przenieść nasze brzmienie studyjne na scenę. Dzięki nim nasz sygnał gitarowy zawsze będzie mocny, klarowny i nie będziemy mieli nigdy problemu z jakimiś sprzężeniami bądź z płasko brzmiącą gitarą. Przyjrzyjmy się każdemu z tych trzech urządzeń i zobaczmy, co mają nam do zaoferowania. Jako gitarzyście zdarzyło mi się pracować w naprawdę wielu różnych sytuacjach scenicznych. Czasami akustyk bardzo dobrze wiedział, co trzeba robić, ja nie musiałem przykładać do tego ręki, on wszystko robił i ta gitara brzmiała jak marzenie. No a zdarzały się też takie sytuacje, niestety częściej niż rzadziej, że akustyk zupełnie nie wiedział, jak sobie z tą gitarą radzić i po prostu ja musiałem robić tak naprawdę wszystko za niego. Dzięki temu urządzeniu mogę wyeliminować wszelkie problemy, które na scenie mogą się pojawić. Co mi się podoba w tym urządzeniu jest to, że jest zbudowany w formie stompboxu, więc za pomocą tego jednego guzika możemy wyciszyć nasz sygnał i na przykład stroić gitarę tak, żeby nikt nie słyszał. Mamy możliwość ustawienia dwoma potencjometrami siły tego naszego sygnału. Tutaj mamy miernik, który nam pokazuje, czy sygnał jest za gorący, za mocny i czy już przesteruje, czy też jest jak najbardziej ok. Mamy notch filter, który za pomocą którego będziemy mogli wyciąć pewne częstotliwości, które nam sprzężą. Wychodzimy na scenę i słyszymy taki wielki huk z tej gitary. Coś się dzieje, po prostu jest taki jęk. Co robimy? Wzburzamy ją specjalnie i wycinamy, szukamy tym filtrem właśnie częstotliwości, która się wzburza i w ten sposób ją wycinamy. Ta gitara będzie brzmiała wtedy stabilnie, a będzie bardzo gorący sygnał, mocny. Saturate daje nam możliwość dodania trochę takiego ciepła do naszej barwy, jest to jakiś swego rodzaju equalizer. Kompresor, który za pomocą którego będziemy mogli właśnie zniwelować takie duże różnice w głośności między dźwiękami. Dodatkowo coś, co bardzo mi się przydaje na scenie, jest to przycisk, który odwraca fazę płynięcia prądu. Nie będę się wdawał już w to, czym ta faza jest, bo to możecie sobie gdzieś znaleźć i to jest temat głęboki jak rzeka, nie, na ten film. Natomiast czasami wychodzimy na scenę i po prostu nasza gitara brzmi płasko. Nie ma tego dołu, coś się stało, że brzmi jak deska i za pomocą tego przycisku dosłownie możemy ten nasz bas, te naturalne brzmienie naszej gitary przewrócić. Jest taka zasada, że czegoś, co się już źle nagrało lub co gdzieś tam coś się źle utworzyło, to niczego się nie odtworzy, nie doda się jakimś equalizerem na konsoli. Można tam ten bas trochę podkręcić, ale to już nigdy nie będzie brzmiało tak jak trzeba, więc ten przycisk na wagę złota. Dzięki temu moja gitara zawsze będzie brzmiała dobrze, niezależnie od sytuacji. Dodatkowo, jeżeli pojawia nam się jakiś problem z dźwiękiem, szumem na urządzeniu, na linii, możemy za pomocą przycisku z lewej strony uziemić urządzenie i pozbyć się całego naszego szumu, który idzie na przykład ze wzmacniacza. Tędy wychodzimy, tutaj do akustyka. Urządzenie jest bardzo proste, przyjemne w obsłudze, idealne na warunki sceniczne, w których trzeba po prostu szybko sobie ze wszystkim radzić. Nasze następne urządzenie to LLBUX Paraacoustic DI. Zrobione ręcznie w Stanach. Jest ono solidne, po prostu jak bunkier niemiecki. Nie mam pojęcia, co trzeba było robić, żeby takie urządzenie zniszczyć. To jest jak czołg. Co ono posiada, czego nie miał poprzednik? Przede wszystkim będzie to pętla efektów. Za pomocą kabla TRS możemy tutaj podpiąć nasze efekty gitarowe, jak i również equalizer, w którym możemy sterować sobie dowolnie pasmami niskimi, wysokimi, prezencją, ale przede wszystkim wybierać sobie pasma średnie, które chcemy podbić lub zmniejszyć. Bardzo przydatne, często niedoceniane przez różnych producentów gitar. Jeżeli chodzi o zasilanie, no to mamy, tak jak w poprzedniku, o czym nie wspomniałem, zasilanie XLR. Możemy po prostu poprzez ten kabel od akustyka wysłać tutaj zasilanie fantomowe, takie jak jest do mikrofonów pojemnościowych, bądź zasilić go baterią, tak jak w poprzedniku. Poprzednik miał jeszcze możliwość zasilacza sieciowego. Tutaj są po prostu te dwie opcje, ale one są naprawdę w zupełności wystarczalne. No i mamy nasze ostatnie urządzenie, LLBUX Venue, Full Isolated DI.
dla najbardziej wymagających. Nie posiada on jedynie kompresora, tak samo jak para. Kompresor posiadał jedynie session. Przede wszystkim w momencie, kiedy wyciszamy nasz sygnał, odpala nam się z góry stroik gitarowy. Ten stroik jest jakością porównywalny na przykład do Bossa T3, który ja posiadam, i nie było jakichś tam żadnych dużych różnic między jakością tego strojenia tutaj a w tym Bossie, więc naprawdę dobry stroik. Pamiętajmy, że taki strojek to są 2-3 stówy, dodatkowe miejsce, dodatkowe zasilanie, więc tutaj mamy wszystko zintegrowane w jedno urządzenie i bardzo fajnie zrobione. Dodatkowo mamy jeszcze boost. Czym jest ten boost? Za pomocą małego pokrętła możemy sobie tam z tyłu podbić ten sygnał o ileś decybeli. My tam po prostu decydujemy, o ile decybeli zostanie sygnał podbity w momencie, kiedy ten boost zostanie odpalony. Po co to jest tak naprawdę? W momencie, kiedy na przykład gramy w zespole, mamy jakąś partię solową do zagrania, chcemy zagrać troszeczkę głośniej, a nie chcemy walczyć po prostu z naszym instrumentem, no to wtedy sobie taki boost odpalamy i ten sygnał będzie głośniejszy. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie efekty. Przede wszystkim mówię, przedwzmacniacze, czyli te preampy, spełniają tę rolę bardzo dobrze. Ten sygnał jest mocny, a nie jest zmodelowany przede wszystkim, nie jest jakiś ściśnięty. To tak jak ta gitara naturalnie brzmi, tak ona będzie brzmiała przez te urządzenia firmy LR Bucks. Dodatkowo też D-boxy. Czym te D-boxy tak naprawdę są? Przede wszystkim one spełniają taką funkcję, że taki kabel typu jack-jack nie można ciągnąć ileś tam metrów do akustyka. One powyżej tam 10-12, zależy oczywiście od jakości kabla, metrów, będą degradowały. Ten sygnał będzie się stawał słabszy, pewne częstotliwości będą się kasowały, więc żeby tego uniknąć, wysyłamy taki sygnał do akustyka za pomocą tego kabla XLR i on zostanie właśnie wtedy przez cały czas mocny, klarowny i taki jak chcemy. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam w miarę podjąć właściwą decyzję, które urządzenie najbardziej odpowiada Waszym potrzebom, Waszym, nie moim, nie kogokolwiek innego, tylko które elementy akurat dla Was będą najbardziej przydatne, takie jak kompresor czy stroik. Jeżeli chodzi o brzmienie tych preampów, one są praktycznie identyczne, więc jest to bardziej kwestia po prostu doboru odpowiednich elementów, na które składa się dane urządzenie. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się to podobało lub macie jakieś jeszcze pytania, zostawcie komentarz na dole. Oczywiście mile widziany będzie kciuk, jak i również subskrypcja tego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu materiałów. Zapraszam. Cześć.